raz 11 został zorganizowany kongres stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, ale po raz pierwszy do pracy nad tym kongresem została zaproszona przez marszałka województwa świętokrzyskiego i świętokrzyską Radę Pożytku Publicznego Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Dla nas, jako harcerzy, jest to duże wyróżnienie, albowiem tematy takich kongresów wiążą się z takimi istotnymi problemami, sprawami każdego stowarzyszenia na terenie województwa. Jest to dla nas też szkoła instruktorska, aby móc być czynnym kreatorem życia trzeciego sektora w świętokrzyskim województwie. Przygotowaliśmy tematy pod kątem merytorycznym. Nasi instruktorzy prowadzą komisje w różnych formach debat publicznych. Debata oksfordzka, są na poglądy, kapelusze de bono i efekty tej pracy potem będą zapisane w ostatecznym protokole naszego kongresu. Cieszymy się, że nas tym wyróżniono. Cieszymy się, że możemy jako duża organizacja z ponad 100-letnią tradycją, historią wypowiedzieć się i wspólnie z innymi stowarzyszeniami dostrzec te problemy, które dotyczą trzeciego sektora i działalności społecznej. Czuwajmy.